Arcybiskup Kominek był przewodniczącym Komisji Duszpasterstwa Ogólnego. Zastępcą był Karol Wojtyła, arcybiskup Wojtyła. I te spotkania odbywały się albo w Zakopanem w Księżówce, albo w mieszkaniu Wojtyły na Franciszkańskiej 3, albo we Wrocławiu, to znaczy Wrocław Kominek dawał do dyspozycji Trzebnicę, bo tam było dużo miejsca u Boromeuszek. W tych trzech miejscach były spotkania. I zabrał mnie arcybiskup Kominek po raz pierwszy do tej i stworzył mnie tam, wprowadził mnie tam jako członka tej komisji tego duszpasterstwa ogólnego. Tam było ze 30 biskupów, ale Wojtyła był po prostu czołowym członkiem, zastępcą Kominika. Jeszcze wtedy nie był arcybiskupem, ale narastało jego podchodzenie pod siedzibę krakowską. I tam zaraz pierwszego dnia uczestnicy się witają. Wśród witających Kominek mnie ciągnie i mówi: Karolu, muszę ci przedstawić swojego nowego sekretarza. To jest taki taki człowiek i taki. No i wtedy on mi postawił parę pytań. Wtedy, kiedy ja zeszłem też na to, musiałem schodzić na to, że jaki był mój los, ile przerwy w moim studiowaniu jednym i drugim, jaki los robotnika, czy fizycznego wykonawcę technicznego. No i wtedy on wyskoczył, mówi: człowieku, toż to my mamy wspólny los i wspólne doświadczenia, to nas będzie jeszcze dużo rzeczy łączyć. I po tym na spacerach, jak ja do tego wrócił, ale wracał też i wracał do KUL-u, wracał do seminarium we Wrocławiu, gdzie chciał widzieć, żeby powstał Wydział Teologiczny, fakultet, bo taki zawsze był. I to mu chodziło po głowie i zastanawiał się na tym, jakimi sposobami do tego dotrzeć. Dlatego, że on Wydział Teologiczny u siebie miał, ale ten Wydział Teologiczny był coraz bardziej nachodzony przez policję tajną. Tam był wtedy dziekanem Grzybek. Pamiętam, kiedy mi powiedział: doktorze, Grzybka mi biją i jak ja będę sam z moim wydziałem, to może tego nie przetrwam. Zbudujmy drugi wydział teologiczny, jak będzie we Wrocławiu. To już dwóch ciężko zlikwidować jakby. Więc niech ksiądz myśli o tym i rozmawia ze swoim arcybiskupem, jak w najszybszy, najbardziej dogodny sposób ukształtować tradycję wrocławską, bo we Wrocławiu przed tym był Wydział Teologiczny, tylko komuniści go nie przywrócili. Przed wojną był i dlatego on widział tu pewną paralelę między Krakowem i Wrocławiem. Tu prowadzili, chociaż to był wydział niemiecki, ale kościelnie usankcjonowany podobnie jak Wydział Krakowski. I chodziło o to usankcjonowanie Stolicy Apostolskiej w polskiego wydziału, bo to miało też i wymiar polityczny wtedy, bo budowaliśmy tak zwane polskie ziemie zachodnie, więc im więcej tu instytucji, które by były, świadczyły o polszczyźnie, o polskości, tym lepiej. I dlatego on też i ten Wydział Teologiczny Polski widział w tych poszczególnych momentach, które będą przytwierdzały przyszły polski charakter tych terenów, któreśmy nabyli po wojnie. Komisja Duszpasterska planowała działalność wychowawczą, apostolską Kościoła w Polsce. Było około 30 członków, biskupów, którzy mieli poszczególne specjalistyczne duszpasterstwa. Karol Wojtyła też miał swoje duszpasterstwo, przede wszystkim miał duszpasterstwo apostolstwa świeckich, bo to była jego taka szczególnie ulubiona sprawa. To polegało na tym, tak jak wszystkie konferencje, że się przedłoży pewien program, wprowadzi do dyskusji i potem jest dyskusja, a po dyskusji podsumowanie. Wojtyła był na terenie swoim, Księżówka to tak powiedzmy takie tarnowsko-krakowskie środowisko, więc był na terenie swoim i co pamiętam z tamtych czasów, że wszyscy siedzieli przy krzesłach. No tak jak nie, to jeszcze była stara Księżówka, więc nie było tam jakichś szczególnych wygód, ale arcybiskup Wojtyła był stół prezydialny. Po lewej stronie miał mały stoliczek i na tym stoliku leżało parę książek,
dokumentów, pióro oczywiście. Tak, widziałem już z tego jego zachowania, że to jest człowiek wielofunkcyjny, że on potrafi podzielić, ma rozdzielczość umysłowości, pamięci. Tu i ówdzie przychodził Stanisław Dziwisz i przynosił jakieś papiery, a w międzyczasie szedł tok obrad. Ludzie głosili referaty, były dyskusje, interwencje poszczególnych członków, a on sobie czytał, zaznaczał, czasami podniósł rękę i powiedział, z tym się nie zgadzam, a to bym uzupełnił. W trakcie tego, ale powiedział dwa, trzy zdania i znowu pracował, tak jak więc był skoncentrowany, tak jak gdyby urzędował w kurii franciszkańskiej, a równocześnie uczestniczył pełną swoim obecnością, pełną umysłowością, przytomnością w tych obradach. No i co było szczególne, że wtedy, kiedy obrady się skończyły, to arcybiskup Kominek już zawsze miał jednego takiego przewidzianego, specjalnego uczestnika, który robił podsumowanie. I co było szczególne, że on nie żeby robił notatki, bo on Dziwisz donosił papiery, podpisywał jakieś nominacje, studiowanie, w międzyczasie książka jakaś leżała, a jak było trzeba podsumować, to on cały ten materiał uporządkował, zażartował czasami, mówi, że to się mogło wzajemnie już uzupełnić, wybić, dopełnić, ale nagle widać było tego porządkującego ducha w nim. Zaczął teraz mówić, o czym była mowa, uporządkował poszczególne elementy, poszczególne wątki dyskusji, to na to trzeba położyć nacisk, co on był szczególnie uzupełnił, co by można było w tej chwili jeszcze odroczyć na dalsze sprawy. Pamiętam taki moment, kiedy powstał wielki spór między tym przedłożonym materiałem. Był taki program szczególnie Stefana Wyszyńskiego, prymasa, który chciał dać do zrozumienia, że Polska ma charakter bądź trochę zniewolony. I dlatego propagował takie oddanie Matki Boskiej w niewolę, ale za wolność. To była pewna gra słów. W niewolę, za wolność. To niektórych drażniło, że oddawać się w niewoli, jeszcze w niewolę. I ten pleonazm tego słowa był rozmaicie przyjmowany. Kominek czasami do tego dodawał w niewolę miłości. Widziałem wtedy, że między Wojtyłą i Kominkiem szybko doszło do porozumienia. Oni tam nie widzieli kłopotów, że to po prostu z tą niewolą komunistyczną jakoś nie harmonizuje, tylko dodawali chętnie to słowo, żeby łagodzące, żeby była w niewolę miłości. Ale wtedy mogę powiedzieć, że się już jawiło to, co potem Wojtyła jako papież już rozwinął, prawda? To oddanie Matki Boskiej, powiedzmy, w przymierze, już takim, w języku takim bardziej cywilizowanym, znaczy powiedziałbym europejskim, tak, żeby ta relacja religijna była bardziej wyrazista i była bardziej zrozumiała też i dla niepolskiego świata, żeby po prostu można było to zrobić międzynarodowe i to wtedy po prostu już miało swoje zalążki. To ten zwłaszcza, że było pewne napięcie i napięcie się widziało między koncepcją kardynała Wyszyńskiego, który chciał mieć te zdawało mu się, że trzeba wziąć i mocno podkreślić tę niewolę maryjną w stosunku do tej niewoli komunistycznej, prawda? Miała to być za wolność, za wyzwolenie z tego komunizmu. A tu powiedzmy szukano pewnego takiego złagodzenia, żeby to pojęcie oddania w niewolę nie było ewentualnie przez kogoś źle niewłaściwie rozumiane.
pamiętam to, że w takich sporach to on był zawsze wyrównawczy i pojednawczy i szukał połączenia. Szukał, nawet wtedy, gdyby dyskusja była nie wiadomo jak gorąco, to on umiał znaleźć, myślę, żebyśmy się mogli mimo wszystko zgodzić i połączyć, powiedzmy, w jedno jakąś sprawę, bo to jest aspektowne patrzenie. Także wtedy, kiedy my to oglądanie z jednej, z drugiej, z trzeciej strony zbierzemy radość w całość, to zobaczymy po prostu, jak to wygląda wtedy, kiedy się to ujmie w syntezę. To pod tym względem był człowiek kunsztu i mistrzostwa. Wojtyła był zawsze ciekawy zdania drugiego człowieka. Ja dam ilustrację samochodową. Bywały częste momenty, kiedy arcybiskup Kominek i arcybiskup Komina Wojtyła podróżowali w jednym samochodzie, a ja jako ten sekretarz Kominka mogłem siedzieć obok kierowcy pana Muchy, to był kierowca Wojtyły. Dziwisz był już na miejscu, albo czasami nie zawsze był obecny, nie musiał być. Ja byłem obecny z uwagi na to, że towarzyszyłem arcybiskupowi Kominkowi. Oni sobie rozmawiali jako dwaj panowie w tyle. Ja, sekretarz czy pracownik kurii, nie muszę wchodzić w takie, powiedzmy, jakieś ewentualnie nawet intymności. I raczej zachowałem taki dystans w tych, nie odzywałem się. Chociaż Kominek zawsze mówił, niech ksiądz bierze udział, ale wtedy, kiedy był człowiek inny, zwłaszcza w początkach, w pierwszych takich latach, bo potem to już było bardzo, bardzo śmiałe. Muszę powiedzieć, że on dał dużo śmiałości. Ja miałem w stosunku do tego człowieka ogromnie dużo śmiałości i mogłem po prostu powiedzieć mu cokolwiek. Znaczy cokolwiek. Nie wstrzymywałem się, powiedzmy, z jakimś lękiem. Ale on był bardzo otwarty. Oni sobie sami rozmawiali, a w pewnym momencie głos Wojtyły się odzywa, mówi, a co ksiądz Krucina o tym wszystkim myśli? Ja mówię, nic nie słyszałem, milczałem. Jak to? Wszystko wie. I teraz położył rękę na ramię i zaczął mnie tak dociskać i mówi, chcę całe stanowisko, coś mi tu teraz opowiadali, co się księdzu nasunęło na. Jak to ksiądz widzi ze swojego strony? Co tu, z czym się ksiądz nie zgadza, z czym się zgadza? Co było złe, a co nie? Gadaj! I naciskał na mnie tu przez... Więc to jest takie charakterystyczne dla niego, żeby po prostu wprowadzić to, te rozmowy. Rozmowy dotyczyły różnych rzeczy. Dotyczyły kościoła w świecie, kościoła w Czechach, prześladowanie, gdzie ja miałem pewne wyobrażenie. Sytuacja polityczna w Polsce. Ale też i sprawy teologiczne, i sprawy społeczne. Ja studiowałem nauki społeczne, on był filozofem nauki społeczne, wykładał przedtem jako uczeń takiego społecznika w Krakowie Jana Piwowarczyka, więc mu te rzeczy nie były obce, ale Szkoła Lubelska miała troszkę inny punkt widzenia, więc on się dopytywał, jak ja to odbieram, jak te sprawy wyglądają. To były sprawy... No powiedzmy sobie szczerze, rewolucji proletariackiej w XIX wieku, tego całej nowej nawałnicy społeczeństwa uprzemysłowionego, tego cofania się Kościoła przed światem, co było przed Soborem, a po Soborze Kościół, który się otwiera ku Soborowi, więc o Soborze, jak ja odbieram, powiedzmy, rzeczy, które były na Soborze, jak myślę, powiedzmy, kwestia wolności sumienia. Te rzeczy, które były na Soborze, ja te rzeczy śledziłem, one mnie bardzo frapowały, więc można było, nawiązywałem do jego książek, zwłaszcza do Miłości i Odpowiedzialności, bo tam były, powiedzmy, pewne rzeczy nie takie, powiedzmy, znowu, powiedziałbym, tuzinkowe, prawda? Relacja mężczyzny i kobiety, powiedzmy, w wydaniu przedwojtyłowskim wyglądała zupełnie inaczej. Jeśli Wojtyła pisze, że kobieta musi obudzić w mężczyźnie zdumienie, a mężczyzna musi obudzić w kobiecie zachwyt, olśnienie, fascynację, to były rzeczy, które
nie tak zawsze się słyszało, prawda, w takim, a tu ja to czytałem i wracałem do tego, jak on sobie to wyobraża, jak on sobie wyobraża, powiedzmy, takie współżycie małżeńskie, jak on widzi młodzież, jak on widzi problematykę młodzieżową. Te sprawy były bardzo, ja do tego podchodziłem bardzo, bardzo odważnie i śmiało, bo po prostu przyszedłem ze świata i tkwiłem wśród młodzieży, tkwiłem wśród robotników, świat pracy, cała sprawa no, koncepcji własności. To on już, widziałem to, że to umiał bardzo ostro widzieć, że właściwie komunizm jest na przegranym ze względu na to, że nie uznaje własności, że po prostu, że wszystko chce odebrać. To często od niego słyszałem, no przecież jeśli człowiek nic nie ma, to nie ma poczucia swobody, niezależności. Jeśli się mu wszystko odbierze, to on jest w pewnym sensie bezbronny. To się wszystko niby nazywa, że to jest wszystko nasze, ale właściwie to jest nie bardzo nasze, tylko niczyje, no bo to po prostu ma rozmaity los. Czasami los popękania czy rozkradzenia. Tylko takie, to co łączyło się trochę i z tym naszym zawodowym zajęciem przed moim kończeniem studia i jego okresem pracowania w Solveyu jako robotnika. Także ilustracyjnie mówię, że to nie było tematu, którego by on, przed którym by on umilkł, prawda. Gdyby wziąć to była kwestia i zagadnień seksualnych, i zagadnień naukowych, i zagadnień, powiedzmy, prestiżowych, no i zagadnień tak samo i społecznych. To była sprawa polityki, to cała bieżąca polityka, która się nawijała wtedy. Przecież to był czas milenium. Czas, myśmy urządzali 20-lecie, 25-lecie ziem zachodnich. On tu odgrywał bardzo wielką rolę. Potrafił powiedzieć, jak Polska się sprofilowała na ziemiach zachodnich właściwie w postaci trzech biskupstw, Kołobrzeg, Wrocław i Kraków, prawda? To było w pewnym sensie konsekwencją biskupstwa w Gnieźnie. On wokół tego umiał tu we Wrocławiu zrobić piękny wykład. Więc w tym czasie, to był rok 65 i 70, ten rok 65 nas już podchodził, podprowadzał. Jeśli ja go w 64 spotkałem, pierwszy raz w Zakopanem, to w 65 już żeśmy myśleli o tym, jak urządzimy uroczystości 20-lecia Organizacji Polskiej we Wrocławiu. To miało wszystko swoje znaczenie z uwagi na to, że miało podkreślić dorobek Polski przed Niemcami, bo byśmy byli, komuniści trzymali raczej Polskę w pewnym zamknięciu. Pod tym względem Kominek był bardziej może myślał politycznie, ale zawsze miał z nim jeden i ten sam ton, jedną i tę samą mowę, że trzeba się wyrwać z tego, czy jakimś artykułem, i doprowadzić do pewnego rwetesu w Europie. Potem przyjeżdżali ludzie już z zachodu i dopytywali się, co my to robimy. 20-lecie jechali do Wrocławia i potem już też jechali do Krakowa. Także ta sprawa wyrosła w jakimś wielkim koleżeństwie i w pewnej przyjaźni. Zresztą Kominek się do tego parokrotnie przyznaje i to były, powiedzmy, elementy rozmów, dlatego że nawet czasami mi pewne rzeczy podsuwał, jak ja mam wpływać na arcybiskupa Kominka. A może byś spróbował, bo on czasami mówił bezpośrednio: słuchaj doktor, słuchaj profesor, podsuń to, niech to, ja to będę drążył, drążmy to we dwójkę, może nam z tego coś wyjdzie wcześniej. To były takie bardzo, no, powiedziałbym, spoufalone zachowania, które mnie wcale nie pomniejszały, tylko dodawały mi do tego człowieka coraz więcej odwagi i coraz więcej bliskości. Także potem wtedy, kiedy już konferencje były konferencjami, czy były w Krakowie,
Ja już też trochę dorosłem, też już jakąś konferencję wygłosiłem. On z miejsca powiedział, to mi się podobało, tu jeszcze musisz się czegoś douczyć, tu musisz sprawę trochę pogłębić. To było bardzo cenne, jeśli powiedzmy się ma człowieka życzliwego, który jest profesorem i który chce, żeby nauczyć drugiego i mieć partnera do rozmowy. A potem, kiedy już mi było trzeba tu zająć jakieś stanowisko, być prorektorem czy rektorem, no to go miałem możliwość kilkanaście razy witać w seminarium, czy być na przyjęciach u arcybiskupa Kominka. No to już był człowiek swój, bardzo bliski i bardzo nie krępujący. W każdym razie nic krępującego ja od niego nigdy nie odczuwałem. Były momenty, tu był rektorem wtedy ksiądz Majka, on był, ja byłem prorektorem, to kleryk przyleciał i mówi, Wojtyła przyjechał, a to idź tam, by się z nim i przyjmij go. I tośmy się już tam serdecznie witali, pytam się go, czy kawę, czy... Pamiętam, jak dzisiaj mówi, nie, kawę to byś musiał długo gotować, potrzebuje się trochę podnieść. Masz Coca-Colę, napiję się Coca-Coli, bo to potrzebuje trochę widzieć, po to, żeby ten wykład lepiej wyszedł i żebym ja był żywy i świeży. To były takie, ja to mówię po to, żeby pokazać jego taką ludzką sylwetkę, prawda, bardzo bezpośrednią i niczym nie krępującą i stwarzającą ogromnie piękny, sympatyczny klimat. Pamiętam jego odniesienie do, jeszcze raz powtarzam, do majątku, do posiadania. To on wyraźnie stwierdzał, że komunizm się nie może utrzymać, głosząc wspólną własność. Dlatego, że własność, jeśli nie jest uznana i nie jest, owszem, że ona musi być w odpowiednich ramach i musi być też podzielona, ale gospodarka, która będzie oparta na wspólnej, na kolektywizmie, nie może się utrzymać. I on tu często miał takie swoje powiedzenie, które prawdopodobnie do którego sięgnął w tradycji kościelnej. Komuniści proponowali po to, żeby ratować robotnika, to proponowali znacjonalizować wszystko, to znaczy, żeby wszyscy byli mieli porówno, to znaczy skolektywizować. A on powiada, choroba nie jest tak straszna jak lekarstwo. Lekarstwo się okazuje gorsze od choroby. Mianowicie odebranie majątku robotnikowi jest gorsze niż uwłaszczenie go. I dlatego opowiadał się za uwłaszczeniem. Gdybyśmy tu chcieli wejść naprzód trochę, to mogę tu powiedzieć już trochę idąc w przód, że papież pierwszy w nauczaniu społecznym Kościoła i w nauczaniu Kościoła podkreślił szczególne znaczenie własności i szczególne znaczenie rynku, konkurencji i rynku. Nie jako coś, co jest z natury konieczne, tylko jako coś, co jest wielkim wynalazkiem człowieka, ale służy rozwojowi i służy pomyślności gospodarczej i społeczeństwa. A więc nie coś, co komuniści negowali i co po prostu uważali, że można rozwiązać sposobami nakazowo rozdzielczymi z góry, tylko coś, co po prostu powstaje konkurencyjnie i co siebie kształtuje, a przy pomocy własności, przy pomocy solidnych warunków w przedsiębiorstwie, wspólnoty, szacunku, poczucia tego, że każdy pracuje jak na swoim, in re sua, jak on to nazywa, i w poczuciu tego, że w tej konkurencji się wyrównają sprawy, a wtedy, kiedy by ktoś był słaby i nie dotarł do rynku, to wtedy trzeba po produkcji, po wymianie, po dochodzie, przy dzieleniu tego dochodu widzieć nie tylko tego, który ma dostęp do rynku i może
może dostać pieniądze wprost. Widzieć tego, który padł, zanim sięgnął do rynku, zanim dotknął rynku, zanim chwycił pracę tego bezrobotnego i dlatego ogromnie akcentował, to były takie rozmowy też, akcentował tak zwany podział wtórny. Drugi rozdział dochodu, to znaczy to, że nad własnością ciąży pewien ciężar społeczny, hipoteka społeczna i te dobra, które ktoś powiedzmy ma ich za dużo, to się ma z nimi podzielić, to jest to, co my dzisiaj mówimy o tym momencie społecznym, socjalnym. Dzisiaj to powiedzmy jest może więcej mówione, jeszcze się mało, ale już różnica jest ogromna między tym, co my mamy dzisiaj i w jakich okolicznościach się obracamy, a XIX wiek, kiedy książkę napisał taki człowiek jak Ketteler, jak Pesz, i to byli autorzy, których Wojtyła tłumaczył z języka niemieckiego piękną polszczyzną i z tego nawet wykładał, bo on zawsze, zanim napisał swoją książkę, to miał kogoś poważnego, wielki autorytet przyniósł i na nim się opierał. Tak się opierał na Kulu, na rektorze Woronieckim, etyka społeczna, tak się opierał potem na Kettelerze czy na Peszu, a potem z tego powstały dalsze książki już jego własne, czy to będzie Elementarz etyczny, czy to będzie Miłość i odpowiedzialność, czy to będzie Osoba i czyn, czy cały szereg innych artykułów, które już były jego oryginalnym, to była inspiracja, już były jego oryginalnym przemyśleniem. Tu chętnie do tego nawiążę, chętnie bym, bo było trzeba wziąć i podkreślić przed Zachodem, przed Niemcami, przed Europą, przed Stolicą Apostolską, że tu wydarzyła się Polska, że tu jest Polska. I to tu Wojtyła rozumiał bardzo Kominka, że trzeba najpierw te okoliczności, które są u nas, tę mozaikę rozmaitych narodów, rozmaitych przybyszów i ze wschodu, i z Francji, z centralnej Polski i tutejszych autochtonów, że ich trzeba scalić w jeden naród, w jedno społeczeństwo. A to jest tylko dopiero pierwszy etap. Ten drugi etap to znaczy zrobić z tego caliznę z Polską, to znaczy zeszyć to, skomponować to razem. I dlatego zawsze powiedzmy, nawet w pewnym sensie namawiał Kominka, żeby podkreślał w czasie milenium, które nastąpiło po 25-leciu, 16 odcinków zaliczyłem, to słyszałem, kiedy Kominek zawsze podkreślał, że to jest tu Polska taka sama jak w Warszawie, taka sama jak w Augustowie, czy taka sama jak w Przemyślu, czy taka sama jak w Lublinie. To już jest Polska nieróżniąca się. To już nie jest dziki Zachód. A to wszystko po to, żeby zaprezentować całość tej Polski Zachodowi, Niemcom. Niemcom pokazać, że tu nie ma dyskusji, tu już po prostu powstała granica, która ma oddzielny charakter, ale to nie znaczy, żeby to była granica nieprzemakalna, bo Kominek zawsze podkreślał, bez względu na to, jaki jest sąsiad, my musimy z tym sąsiadem nawiązać kontakt, bo przez tego sąsiada, tym razem to jest, no tak jesteśmy usytuowani geograficznie, przez tego sąsiada musimy sięgnąć do Zachodu, do wielkich państw, mocarstw, które w Poczdamie i w Teheranie i w Jałcie kształtowały losy, granice przyszłej Europy. Więc oni muszą to zaakceptować, ale przede wszystkim musi to zaakceptować Stolica Apostolska, Paweł VI wtedy. A jeśli chodzi o samo to, o wydźwięk tego 25-lecia czy 20-lecia, no bardzo nam zależało na tym, żeby podkreślić tę polskość. I to było mocne. To było może nawet z dzisiejszego punktu widzenia, to było troszkę może nawet nacjonalistyczne. Bośmy wtedy, no w tym takim
no, trochę polityce komunistycznej, która powiedzmy widziała tylko niemieckiego wroga, a tu polskość od 1000 roku do 2000, tośmy nie widzieli, że między tym też były swoje historii, które miały inny charakter. Bo tu byli Polacy, byli Słowianie, Czesi, byli Austriacy, byli Prusy, i byli znowu Polacy i te warstwy historyczne się wzajemnie tu poprzenikały. A do tego jeszcze doszło do tego, że Niemcy mieli swoją teorię i powiedzieli, to jest po niemieckie dobro i tu Kościół nie ma żadnego majątku. To wtedy kardynał Wyszyński, prymas Wyszyński, polemicznie się do tego odniósł, czego Niemcy nawet nie zrozumieli. To nie jest dobro po niemieckie, to jest królewski szczep piastowy. Jeśli to padło, to obudziło w Niemczech ogromną awersję, że tu jest polski nacjonalizm, polski szowinizm, który razem z komunizmem tworzy rację stanu, która jest nacjonalistyczna, która nawet już nie jest chrześcijańska. A więc to było trzeba stępić trochę. Tu ludzie, którzy przyjeżdżali tu, a były to dziesiątki ludzi, trochę swoją recepcję, swoje rozumienie tego wybrzmienia zdradzali i dali do zrozumienia, że to jest, że z tym tego nie zaakceptują. I stąd to jest jeden z przyczynków, bo w gruncie rzeczy i Wojtyła, i Kominek, i Wojtyła mieli wielki program pojednania i zjednoczenia się z Zachodem. Natomiast, żeby to wyszło, wybrzmiało, to wybrzmiało dopiero po takim naszym, przez Niemców uznanym, narodowym święcie 20-lecia czy 25-lecia. I to się zrodziło w 1966 roku, kiedy ten jakiś wielki, taki samoświadomościowy akcent, my tu jesteśmy Polską, jeszcze oczywiście z tego nie było żadnej rezygnacji, ale oprócz tego doszło do tego, że jesteście tak samo i wy, że wyście tu kiedyś byli, aleście po prostu zawinili, wyście po prostu nas atakowali, dlatego żadne wysiedlenia czy wypędzenia, to wszystko jest nie nasze dzieło, tylko to są konsekwencje tego, żeście wojnę wypowiedzieli w 1939 roku. To był wasz czyn, wyście rozpoczęli, a jeszcze przedtem, to byłem świadkiem tego kilkakrotnie, może dziesięciokrotnie, kiedy, to już mówię tu o Kominku, ale pod tym względem Wojtyła się niczym nie różnił, który wyciągał historię syna wielkiego humanistę Tomasza Manna, który przed Hitlerem uciekał i był w Ameryce. Ten człowiek się nazywa Goloman, napisał historię. Kominek miał tę książkę pod ręką, 82 czy 5 stronica, gdzie było napisane, że Polska zawarła dwa układy. Układ z Niemcami 1944 bodaj, nie mylę się, 4, Piłsudski, Hitler. I taki sam układ nieagresji ze Sowietami na 10 lat. Czyli, że to państwo, które było jeszcze słabe, chroniło się w sposób demokratyczny. Pacta sunt servanda, należy umowy dotrzymywać. I dlatego Piłsudski zrobił umowę i z Niemcami, zrobił umowę ze Sowietami. A wiemy, jak to się skończyło, że skończyło się paktem Ribbentrop-Mołotow, że jedni i drudzy ten pakt naruszyli, podeptali i właściwie się Polską podzielili, prawda? Powstał to, co Benesz potem nazywał czwarty rozdział, trzy podziały Polski, a czwarty dokonał Hitler ze Stalinem. Ale co chcę powiedzieć? Po to, żeby to wszystko po prostu zapomnieć albo odtworzyć, że tak powiem wycywilizować, powstała formuła pojednania. Ona ma takie tło. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie na wielkich gruzach wojny, bezeceństwa wojennego, ataku,
napaści najeźdźców niemieckich, to wszystko po prostu masów i też sowieckich. Nie doszło do napisania listu do Sowietów, chociaż takie plany były, ale do Niemców taki list został napisany. I on ma swój wydźwięk. Ja teraz tu przy tej okazji, jeśli jest mowa o Karolu Wojtyle, o kardynale Wojtyle, to słyszałem przy jego stole, kiedy powiedział, już kominka nie było, ale kiedyś była taka okazja, to mi powiedział, przecież ksiądz zauważa, że ja nawiązuję do tego wrocławskiego, przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Powtórzyłem to w Sarajewie, nawiązałem do tego w Zagrebiu, mówiłem o tym w Słowenii. Trzeba pamiętać, że to się wszystko dokonywało po wojnie na Bałkanach. My dzisiaj mamy problem świeży z Albanią, z Kosowem, ale wtedy roztoczyła się ogromna balkanizacja i wojna, o której jeszcze trochę pamiętamy, jak wyglądała, jak zniszczyła Serbię i tak dalej, prawda? Sarajewo było zniszczone i on wtedy pojechał, nawet wbrew, niektórzy go hamowali. Wojtyła jako papież już pojechał Sarajewo, tak, to jest, i tam wygłosił, powtórzył to, żeby po prostu się zdobyli w tym znienawidzeniu wzajemnym, wznieśli się wyżej i potrafili sobie przebaczyć i o to przebaczenie prosić. Otóż kardynał Wojtyła mi powiedział, czy ksiądz nie zauważa, że ja krążę w różnych wariacjach wokół tego zdania. Powtórzyłem je w Sarajewie, powiedziałem je w Zagrebiu, powiedziałem je w Słowenii, bo to były te bałkańskie kraje, ale też je powtórzyłem i w Jerozolimie wobec Żydów i w wielkim jubileuszu pojednania, kiedy papież przeprosił świat i historię za wszystkie błędy Kościoła. I one wszystkie, tak mi wtedy mówił, w rozmaitych odmianach, to już są moje poetyckie tam albo może swoje przemyślenia, ale rdzeń jest przebaczamy i prosimy o przebaczenie. I ten motyw jest rozwijany we wszystkich bałkańskich krajach, jest rozwijany w Niemczech, kiedy po prostu mogłem być nad Unter den Linden, jak przeszedł przez bramę brandenburską, to pamiętam o tym, ciągle wspominał, bo to uważał, że to jest po prostu jakaś wielka wolność, moment wolności, prawda, zjednoczenia Europy, ale zwłaszcza w dwóch momentach, kiedy chciał pokazać, co znaczy, jaka jest siła pojednania. Mianowicie skłócona Jerozolima między Żydami i Palestyńczykami i cała w ogóle historia Chrystusa i grobu świętego, tamto w przemówieniu i odwaszem i tak dalej. Tam pobrzmiewają echa tego przebaczamy i prosimy o przebaczenie. I tak samo w 2000 roku, kiedy jest mowa o historii Kościoła i przyznanie się do pewnych błędów chrześcijaństwa, niektórzy to papieżowie mieli za złe, on miał odwagę powiedzieć, Kościół pomylił się, Kościół też po prostu popełnił błędy, ale za nie przeprasza i prosi o przebaczenie i równocześnie chce być twórczym pierwiastkiem społeczności, która będzie pojednana.